Wielu z nas ma ten problem w naszych retro Toshibach hasło na BIOS. A najgorzej gdy BIOS jest tak skonfigurowany przed założeniem hasła, że uniemożliwia nam botowanie z jakiegokolwiek innego medium jak tylko i wyłącznie z dysku twardego. Powoduje to bezlik problemów, który spędza nam niejednokrotnie sen z powiek. Cześć, tu Retro Gaming Laptop, a dziś pokażę Wam, jak w kilku krokach możemy sobie w prosty, w zasadzie bardzo przyziemny, domowy sposób zdjąć hasło zbiosu każdej jednej Toshiby mniej więcej do roku 2002 Toshiby, która posiada port LPT, czyli tak zwany port drukarkowy. Dzięki temu poradnikowi dowiecie się, jak to hasło bezproblemowo usunąć i jak przywrócić nasz laptop do życia. Więc zaczynajmy. Na początek, przygotujcie sobie jakieś cienkie druciki. Najlepiej do tego w moim przypadku sprawdził się kabel RJ45, zwykły kabel sieciowy, w tym przypadku skrętka linka. I z takich kabli jesteśmy sobie w stanie zrobić przygotówkę do zdjęcia naszego hasła. Oczywiście upewniamy się, że nasz laptop posiada złącze drukarki LPT. Jak zdążyliście też zwrócić uwagę, każde takie złącze LPT jest ponumerowane od prawej do lewej. Wszystkie piny mają swój konkretny przypisany numer. Co jest bardzo istotne na dalszym etapie tego poradnika. Przygotowane druciki dzielimy na długość około 8 cm, tak żeby wystarczyły nam od wejścia do wejścia, dzięki czemu będziemy sobie mogli połączyć odpowiednie piny według schematu pokazanego na tym właśnie obrazku. Z przygotowanych w ten sposób przewodów ściągamy izolację z obu stron i robimy sobie taką oto przygotówkę. Kiedy już wszystkie piny mamy połączone i całość jest gotowa, możemy śmiało podłączać zasilanie i odpalić laptopa. Natychmiast po odpaleniu próbujemy wejść do BIOS-u i naszym oczom ukazuje się, jak widać na obrazku, BIOS bez żadnego hasła. Jesteśmy w stanie w ten sposób uzyskać ten efekt na praktycznie każdej Toshibie. A samą czynność powtarzamy tylko raz, później wszystko już działa bez najmniejszego problemu. Jeżeli filmik się podobał, zostaw łapę w górę. Jeżeli ten content do Ciebie trafia, myślę, że śmiało możesz rozważyć subskrypcję. Natomiast ja ze swojej strony mam nadzieję, że pomogłem każdemu, kto chciał zdjąć hasło ze swojej Toshiby. Na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.